Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. Witamy. Dzisiaj jesteśmy w hodowli Zbyszka Oleksiaka i zaczniemy film tak nietypowo. Rozstrzygniemy konkurs, który był jakiś czas tam ogłoszony. Do wygrania było 5 gąbków z hodowli Zbyszka Oleksiaka. Zasady były proste. Każdy, kto zakupi karmę Zbyszka Oleksiaka, nieważne czy to był jeden worek, czy to była cała paleta, bierze udział w losowaniu gołębi z twojej hodowli. To było 5 sztuk. Takich 5 gąbków będzie dzisiaj dokładnie. Ale korzystając z sytuacji ogłosimy też nowy konkurs. Zasady praktycznie takie same, zmienia się tylko termin. Jakby Zbyszek mógł powiedzieć, powiem tylko, że do 30 września będzie konkurs trwał. Od 1 września, od dzisiejszego dnia, kto zakupi worek, będzie miał możliwość wylosowania jednego gąbka, bo to dwa gąbki będą teraz wylosowane, ale pojedynczo, nie? Także to będą dwie osoby, nie? No, chyba, że będzie miał takie szczęście, że ta sama osoba... Tak, jedna osoba ma mało prawdopodobne, ale jest możliwe. Jest możliwe jak najbardziej. Tak, teraz wylosujemy te 5 gąbków i zobaczymy, kto w tym pierwszym konkursie wylosował sobie, nie? Poruszaj dobrze. Pierwszy los. Ręką jeszcze. A ten to. Okay. Mocno później. Ręką jeszcze. Tu mamy tak. Pierwsza osoba. Grzegorz Józefiak. Bez rejestracji. Grzegorz Józefiak. Tak. Panu Grzegorzowi gratulujemy. To jest pierwszy. To adres tam będziesz musiał dać i. Tak, a adres mamy już w bazie danych, więc jak najbardziej. Poruszaj tam mocno, dam o przekręć jeszcze. Drugi. Pasterniak Adam. Tak, Pasterniak Adam. Gratulujemy też. Tak, do pana Adama każdy gąbek. Trzeci. Bakun Paweł. Bakun Paweł. Trzecia osoba, gratulujemy gąbka. Oczywiście wysyłka na mój koszt, po prostu nie? Także tu kolega nie płacisz za żadną wysyłkę za gąbka, gąbek będzie z rodowodem. Czwarty gąbek, Ręczkowski, Radosław. Tak, Radosław Ręczkowski. Ręczkowski Radosław. Mhm, dokładnie. Gratulujemy też. Piękno. O, jeszcze raz. Za dużo. Się skleiły. Tak. Michalski Michał. O. Michalski Michał. Gratulujemy, piąty gąbek. Także tu kolega prześle mi ten panie, numer telefonu i adresy. Pokażemy może te wszystkie losy. Żeby było. Zważymy. Pokażemy wszystkie losy. To jest 5 gąbków, które Zbyszek przygotuje. Wyślę w poniedziałek do. Przesyłka na nasz koszt, także to będzie tylko po prostu odebrać po kontaktu. Losów było dosyć sporo. Hodowców było naprawdę dosyć sporo, które brały udział w losowaniu. I to ten konkurs następny będzie około miesiąca, tak? Dokładnie, będzie trwał do ostatniego dnia miesiąca września. A korzystając z sytuacji, że jesteśmy już Zbyszka, myślę, że powiemy troszeczkę więcej na temat suplementacji gąbi młodych. I pokażę, myślę, że Zbyszek nam pokaże, jak prawidłowo zaszczepić gołębie. Bo dużo hodowców tam po prostu nieraz nie wiedzą, jak się tam obsługiwać. Także w każdym bądź razie zakładamy igłę, to bierzemy po prostu tu, jak coś, to troszeczkę sobie w ten delikatnie. To jest igła 0,8, jeżeli się nie mylę. 0,8, bo tutaj firma też daje taką grubszą, ale ja tu proponuję po prostu 0,8. Jest to widoczna różnica. Gąbka się tak nie uszkadza po prostu, no po co ten nie. No firma proponuje to, ale mi się wydaje, że taka igła po prostu wystarcza. Tu przyniosłem to swoje właśnie, żeby było to, nie? No i tu mamy po prostu już założone. Tu jest, tu żeby pamiętać po prostu nie kręcić na siłę po prostu, tylko po prostu lekko musi być to wciśnięte po prostu, nie? I ustawiamy na przykład kolumbę dwójkę przykładowo na 0,3. Jaki to mamy zakres regulacji? Od 0,3? Od 0,3 do 0,5, nie? I teraz żeby po prostu przekręcić tym, to trzeba troszeczkę wcisnąć. O, i na przykład jest 0,5, no to tam często na drogi oddechowe koledzy jak szczepią, to wtedy mamy pełne to, nie? A w każdym razie teraz, żeby nie kręcić, bo jest ciężko, to troszeczkę wziąć, ulżyć i robimy 0,3. I teraz po prostu co? No, ten kielich nakręcamy. Nakręcamy po prostu tak samo, żeby nie zerwać gwintu delikatnie. I taką. To, żeby stało, bo wtedy będzie się to wylewać od razu, jak się to mówi, ten.
bierzemy. Czyli pozycja tak, odwrócona. Odwrócona raz, i po prostu delikatnym ruchem prostym. Próbujemy to wcisnąć, wciskamy po prostu tak, że to już że te uchwyty trzymają. I teraz co? Dobrze byłoby powrócić do 0,5 na początku. Zasysamy po prostu, bo to jest zakład pusta już, że to nie ma jak ten. Tak, żeby po prostu tego powietrza tu nie było. I dociągamy to 0,5 i wtedy po prostu bierzemy z płynem, jak już tu jest pełna, to dojeżdżamy do 0,3. Po to, żeby nie było pełno chyżyków powietrza, okay. Tylko po prostu było pełno, nie? Puszczamy powietrze. No ewentualnie jeszcze tak delikatnie robimy, żeby po prostu kapło, ale w każdym razie musi być tutaj, koledzy, żeby nie było powietrza, tylko po prostu, żeby był płyn pełny, nie? No i takie przygotowanie daweczki tu 0,3 w Kolumbie, myko Salmowil to będzie 0,2, Kolumba jedynka też 0,3, a na drugi odowę 0,5. No i bierzemy gąbkę, to pokażę Łukaszku ten. No to... Łukaszka pobierze ręką, ciach, wbijamy tutaj, ciach, pstryk, gąb zaszczepiony. No tak jak z nim to mi się profesjonalnie podoba, jak on trzyma, to my mamy taką prawo, ciach, on trzyma dziubek, ja podnoszę lewą ręką, muszę widzieć jak ten, wbijam, cyk, cyk, widzę każdego gębia, nie że tam jakieś szczepionka przylatuje w prawo, lewo, tylko ten. Co mogę kolegów jeszcze nauczyć, bardzo fajna rzecz jest po prostu, nie? O, bo widzisz, już bym zaszczepili, bo się naciąga. W każdym bądź razie, co bym tu kolegom mógł doradzić, fajnie taki się sprawdza po prostu ten, no jak to się mówi, automat do szczepienia ospy. Bo dużo hodowców, no wiadomo, wciera ospę czy coś, nie? I teraz ustawiamy na jedynkę. Nie na 0,3, tylko na jedynkę. Pokażemy na ten. O, to jest tylko jedyneczka. To się naciąga ta szczepionka i będzie kapać, no ale to już trudno. O. Tylko wystarczy jedyneczka. Ospa wiadomo, płyn wlewamy do tej tabletki, rozmięszczujemy po prostu, też go wkładamy tak jak to i mamy tutaj jedynka na skali. Na skali. I teraz tak, trzyma kolega, wygodnie z drugim osobą, nie? Bierzemy tu w nogę, tak. O, podchodzi tylko ten i samą skóreczkę, cyk, pak, zaszczepiony. Nie ma żadnego nic. Teraz za kilka dni robi się fajnie strupek. Wszystko elegancko. Żadnych wybrania piór, uszkodzenia nogi, gołąb się nie męczy po prostu, nie? Dużo osób szczepi tak, że wbija w mięsień. To jest błąd, bo gołąb będzie kulał. To jeżeli tak gołąb kuleje, to znaczy, że po prostu jest to źle zrobione, nie? No i później po takim już zaszczepieniu, jeżeli byłoby to zaszczepione tam za 10 gąbków, a tu jest na 50, to można również wziąć sobie na ten okres, ja tak robię, nie, to już tam każdy z kolegów musi sobie ten, ja to biorę w ten sposób, że z taśmą klejącą sobie zaklejam lub może ktoś zawoskować i do lodówki góry nogami po prostu można sobie to przetrzymać jeszcze tam kilka tygodni i wtedy gębie zaszczepiać. Nie? Ja tak po prostu robię, tam nie proponuję każdy, ten ja tak przykładowo robię. Nie? W każdym bądź razie później ważne jest, żeby to po prostu poluzować do maksa. Poluzować do maksa. Dobrze, wymyślam się. Wodą po prostu teraz ten, to się bierze, odkręcamy to znowu. Bierzemy garnuszek pełny wodą, nie? Nawet pod kranem po prostu bierzemy i to wyciskamy, ile się da z grubsza. Co jakiś czas dobrze byłoby spirytusu nawet dać po prostu malutką daweczkę po prostu i przeczyścić spirytusem, bo często później się te uszczelki się po prostu zachodzą, nie? I no koledzy mówią, że nie działa, czy tam coś się dzieje, nie? To jest wina po prostu samego wyczyszczenia aparatu, nie? Także tu ciepłą wodą po prostu, na początku jest 2-3 razy zimną, a pić taką ciepłą wodą, żeby to było przepukać, ale co tam 2-3 szczepienia, żeby po prostu było na spirytusie dany alkohol jakiś, czy nawet wódki po prostu, żeby to po prostu przeczyścić te uszczelki. Żeby to długo nie zachodziło, nie? No i tak ja, ten sprzęt będzie działał po prostu kilka lat, nie? A tak to po prostu okay. Wszystko uszczelki się poza zachodzą, no i jest to. Dobrze wymyć po każdym tym, nie? Bo wy na gąbie młode, czym szczepicie i w jakim okresie mniej więcej? No my tak szczepimy już w gniazdach, szczepimy po prostu 26, tak przed wyjściem, 26-23 dniowe młode, to szczepimy kolumbą dwójką. Okay. To jest na parasowirozę i mykoplazmy. No i później za 2-3 tygodnie albo szczepimy po raz jeszcze drugi kolumbą dwójką, albo po prostu tą holenderską szczepionką na paraksowirozę i adeno. No to tam zależy od roku, raz tak, ale ten. Ale staramy się w szybkim tempie, jak są młode takie 26-dniowe, 23-dniowe raz
I za 2-3 tygodnie to zależy jak tam od sytuacji, no może być 4 tygodnie nieraz jak tam ile tych gołębi jest, żeby już później drugim razem po prostu już było większość tych gołębi, nie w gołębniku, żeby nie ten. Ewentualnie jak są gołębie nierówne, no to sobie i tak szczepić gołębie, tylko sobie pozaznaczać z pinkami, że te gołębie są już szczepione, a nie czekać po prostu później jak już jest miesiąc przed lotami i adeno już występuje, szczepimy gołębie, wtedy gołębie, no wiadomo, że 2 tygodnie się szczepionka musi uodpornić gołąbek po szczepionce, no a tu już zaczną wywodzić koledzy już adenochyta, no i teraz tego gołębia nie zdążą zaszczepić. Nie zdążą zaszczepić, teraz tak, wychodzi adeno, dochodzi paraksowiroza, no i gołębie zdychają. Gołębie po prostu nie zdają, bo jeżeli będą zaszczepione wcześniej, odpornione na paraksowirozę te 2 razy, to później, jeżeli pobierałoby adeno, no to wiadomo, że podamy środek po prostu dobrej jakości, bo musi środek w ciągu 2 dni musi środek działać i musimy widzieć poprawę kału. Jeżeli by gołębie już pobierało, to jeden dzień wiadomo, że tam nie pomoże, ale na drugi dzień ma być widać już kału ściągane pojedyncze gołębie. 3 dni to już musi być totalny efekt. Jak jeżeli to tak się nie dzieje, nietrafiony środek to jest nie to, albo leczą na adeno, na drogiodowe docyklinami, bo ten środek jest na drogiodowe, no nie, no to niektóre może załagodzi, pomoże, ale nie, to jest takie po prostu męczenie, później tak dają drugi antybiotyk, trzeci antybiotyk, czwarty. Tu wystarczy tylko lekarstwo dobrej jakości, a nie żaden antybiotyk po prostu, nie? Unikać do gołębia antybiotyków, tak jak kobel na przykład, czy coś, bo to jest 21 antybiotyków, te gołębie wyleczą się oczywiście bardzo szybko, tylko że one później na stare już będą wątroby mieć nerki pouszkadzane i wyników jakichś specjalnych już nie będą miały, nie? Takie z wiatrem loty będą wygrywać, ale już takie loty pod wiatr wyczynowe, no później brakuje im szybkości i jest to już gorzej, nie? Mhm. Chowiemy gołębia na przyszłość, nie? Dbamy o jego zdrowie, żeby na przyszłość był z niego zawodnik, bo takie tam no, niektóre wyczyny z wiatrem czy w burze, no to nie są loty, to są kaczki, po prostu by trzeba chować, po prostu, bo wtedy się oczepie z deszczu i to no, myślę, że zawody polegają na tym, żeby po prostu gołębie się ścigały, no i o to w tym chodzi, a nie żeby gołąb przyleciał, bo przylecieć no to któryś musi, nie? Ale niekoniecznie to jest dobry gołąb, po prostu, że jakieś tam burze, czy gradobicia, czy huragany, no to wiadomo, nie? Tak samo jak skoki narciarskie, no to też no, są to zawody niektóre wypaczone, jest wiatrzyska, no to one są, no wiadomo, że komuś ten puchar trzeba dać, ale czy tam, aż ten zawodnik był taki w tym momencie najlepszy, no to każdy o tym wie, że nie, nie? Mhm. No tak to by wyglądało wstępnie. Jeszcze pytam a propos szczepionek, czy widzisz jeszcze szczepicie? Jeszcze raz? Czy widzisz jeszcze szczepicie? Poza tą nie, 2 razy tylko szczepimy i do ospa później, nie? Ospa możemy opóźnić troszeczkę później, bo wtedy też akurat możemy to zrobić troszkę bliżej przed lotami z tego powodu, że ospa też szczemuje pierzenie, nie? I wtedy możemy przy takimi treningami na przykład zaszczepić sobie na ospę po to, żeby trzymała pierzenie i wtedy w trakcie wywożenia po prostu gołębie są już na pełniejszym skrzydle, czyli tu się mniej pierzą i wtedy po prostu tak też nie giną, nie? No to tylko są te 3 szczepienia, nie? 2 razy paraksowiroza, czym by nie była, to 2 razy powtórzyć sobie i no w jak najszybszym okresie, no i później ospa i to wszystko. I już później tych gołębi po lotach młodych nie szczepimy w ogóle, nie? To tylko szczepimy po prostu sobie na endopesożyty po prostu szczepionką, żeby nie wycinało pióra i to jest przy okazji odrobacza gołębie, nie? No to już takie, już przed pierzeniem po prostu, no to już tylko jest takie szczepienie już po lotach przed pierzeniem po prostu, żeby nie było tych chorób już, to tak myślą hodowcy często, że im i gołębie się wycierają o karmniki, no nie, i są pióra pouszkadzane, nie? To nie jest wytarcie się o karmniki, tylko to jest choroba endopasożyty, nie? No i po prostu to jest taka choroba wycierająca, tam jest w gołębie trzeba to zaszczepić przed pierzeniem, nie? Bo też już po, to nie działa. Po ostatnim locie? Jak najszybciej po ostatnim locie, po prostu okres taki właśnie, co będą wchodzić w pierzenie, czy w rozpłodzie przed pierzeniem, to jest bardzo ważne, nie? A nie później po, nie? Bo po to już jest no, rogi tak z głowy, bo i tak będą mieć, nie? Bo one te robaki wchodzą tam w pióra, już jak się już tam są, no to już wtedy nie wytępimy tego. A pamiętasz, jak ta szczepionka się nazywa? Tu nie pamiętam tej nazwy, to jest taka holenderska też na tym, nie? Tutaj kolega pyta, co tak my podajemy w hodowli naszej i dlaczego te gołąbki nasze tak na młode nie chorują. No to taka sprawa jest, że staramy się no, utrzymywać je cały rok w zdrowiu, zaczynając od wychowu gołąbków, no i przede wszystkim muszą być gołębie stare, zdrowe, żeby wychować zdrowe dzieci, nie? No to jest podstawa, także po prostu tu gołąbki przechodzą całą profilaktykę na kokcydiozę, na salmonelkę, na żółty guzek stary, robaki, które mają wtedy możliwość po prostu wychowania zdrowych gołębi młodych, nie? No i później gołębie młode staramy się szczepić jak najszybciej. Czyli w skrócie mówiąc, zaczynamy już na etapie rozwoju gołębia, tak? Czy... No raczej tak, no bo ze złych gołębi genetycznie chorych nie będzie zdrowych młodych, nie? I teraz wychowując już młode, no jak mamy już niezazdrowe, no to się wszystko później ciągnie za nami po prostu
I tak cały czas te choroby się tam gnietą i jest im problem nawet w utrzymaniu ich w zdrowiu, nie? I później, jeżeli te gołębie już są wyhodowane, po zdrowych gołębiach powiedzmy, to wtedy szczepimy je już takie 23-26-dniowe raz z kolumbą dwójką i po 3-4, ewentualnie 5 tygodniach powtarzamy, nie później, żeby po prostu te gołębie już się uodporniły, bo wiadomo, każdy wie, że szczepionka minimum 2 tygodnie, dopiero zaczyna się go uodparniać, tak? Jeżeli hodowcy wtedy już jest upały są i biorą szczepią gołębie, no to też te 2 tygodnie minimum, a jeszcze zaczną się odporni, to wtedy po prostu już go przychoruje mu, nie ma jak go wyleczyć, bo tu jest szczepionka, a zarazem dając jakiś środek, no to zniszczy sobie szczepionkę i też to do nic nie daje. Także później są problemy w lotach i się gołąbki gubi, nie? No i wychowujemy te, w pierwszym okresie młodych wychowujemy te gołąbki na karmie białkowej, żeby się jak najwięcej urosły, rozwijały się. Czyli jeżeli się nie mylę, to jest ta karma z ODM. ODM. ODM, dokładając do tego karmy troszkę lekostrawnej, lotowej, po prostu można sobie ryżu pary dołożyć, czy tam jęczmienia browarniczego. I to jest taki pierwszy okres, który wychowujemy. Na początku to karmimy gołębie raz dziennie, później miesiąc przed lotami już przechodzimy po prostu na karmienie 2 razy dziennie. I dochodzi już, jeżeli już przychodzą upały, to ODM wycofujemy i nawet wręcz już nie wolno dawać, a wchodzimy karmę lekkostrawną wtedy bardziej po prostu i dokładając lotowej. Jeżeli chcemy, żeby szybciej gołębie latały jako domu, to dokładamy energetycznej karmy, nie? Jest to system bardzo prosty i skuteczny po prostu, także w każdym bądź razie. No i później co? No, obserwujemy te gołębie, czy wszystko jest prawidłowo z drogami oddechowymi, jeżeli by nie było. Na przykład lub jest podejrzane, nie chciałaby gołębie latać, dajemy błyskawiczną stlegmienie, to jest górne drogi oddechowe, po prostu oczyszcza. Jeżeli jest ślinka się ciągnie, czy czerwono w buzi, po 2 daniach, a nawet raz na wieczór błyskawiczną stlegmienie, na drugi dzień gołębie już latają dużo wyżej, po prostu dużo wytko się robi w buzi, ślinka się nie ciągnie. Ale następny tydzień, jeżeli jeszcze gołębie licho latają, to dajemy błyskawiczne odstawienie 2. To jest taka nowość, którą po prostu już stosowałem w 2013 roku, później nie mogłem tego środka dostać, no ale w tym roku no to między innymi Jacek Dubik też dając to na te maratony właśnie, nie, bo już dostałem ich 3 dzień, no to po prostu no tak jest mistrza, zrobił maratonu po prostu rewelacyjnie, a to też między innymi dzięki temu środkowi. Te gołębie po 2 godzinach, niektóre gołębie będzie widać, że są zaflegmione, nosy się zrobią brudne. Aż ta flegma z nich wychodzi. I też wystarczy dodać tylko 2 razy. I teraz co się dzieje? Na drugi dzień po jednym razie danie gołębie dużo lepiej wychodzą, po 2 godzinach już osuszają się te nożdża, ale ta już flegma z nich zeszła, nie? I te gołębie są czyściejsze, tym bardziej tak, na takie tygodnie jak upał. I takie coś możemy dawać, jeżeli są upały, nawet co tydzień, tylko różnica jest taka. Albo dajemy te błyskawiczne swoimi 1 tydzień zwykłe, albo tą 2 za tydzień. Jeżeli to mamy dawać początek tygodnia, to dajemy poniedziałek, wtorek. Ale w przypadku nas zaskoczy, że w środę zauważymy, że jest duszno na locie, no to dajemy to czwartek lub piątek tylko wtedy raz. Jeżeli początek tygodnia to 2 razy, a jeżeli końcówka to raz. Jeżeli jest coś już poważniej i tak widać, że jeszcze to nie pomoże, to wtedy stosujemy taki środek po prostu już drożny oddech. Jest to możliwość, jest to w jakimś sensie taki lek, który stosujemy, że możemy wyleczyć tym ornitozę, że na przykład wtedy w przypadku nas, na przykład jeżeli byśmy zarazili się nawet w kabinie, to wtedy wszystkim gołębiom podajemy przez 2 dni, poniedziałek, wtorek, wszystkim gołębiom i te co napuchły oczy, a no w tym roku, no to oprócz mnie to jest mnóstwo ludzi, tutaj to słyszę w poszczególnych oddziałach, no u nas w oddziale też już słyszę, to po prostu no, mnóstwo ludzi, nawet mnie w sekcji jednego koledzy też pomogłem po prostu, bo widzę, że komisyjnie wycofaliśmy mu gołębie, no bo widzę, że żeby nie zarazić nawet mnie i innych, bez sensu. No i teraz za tydzień przywiózł gołębie kapitalne, nawet powiem, kolega był inny z oddziału Szczęstowy, no i mówi, kurczę, jakie zdrowe gołębie, a one nie były wcześniej, tydzień temu takie zdrowe, nie? No i w każdym bądź razie robimy tak poniedziałek, wtorek, te gołębie, które puchną co oczy, odkładamy na bok, dajemy im przez 7 dni, dopiero wchodzą do gębnika za tydzień w poniedziałek. No jedne zawody tracą, ale tylko te kilka gołębi. Ten wynik jest przyzwoity, nawet wręcz niejednokrotnie lepszy. Ale ten środek, również ten drożny oddech, możemy stosować go przy upale, tak jednorazowo w piątek jako doping po prostu, nie? I też jeżeli jest z wiatrem, tam jakieś wichury, to nie ma sensu podawać. Odnośnie teraz już systemu lotowego, po locie, no to dajemy ten zestaw osłonowy, to jest taki elektronik na wytrzymałość i odbudowę, no to on bezpośrednio idzie do wody zaraz po przylocie.
Później już wieczorem naklejamy po prostu białko mocne. Ale czyli zaraz po locie do wody dostajemy elektrolit. Elektrolit po prostu to jest taki zestaw osnowy, to jest na wytrzymałość, którego stosujemy również w sobotę w dniu wkładania. Okay. Bo to jest taki elektrolit bez witamin po prostu, tylko on ma funkcję wytrzymałościową i odbudowy po prostu, nie? Dlatego on nawet jest z wiatrem, możemy go podawać, bo gołębie, jeżeli które przelecą, to 4-5 godziny wrócą, po tym mają tą wytrzymałość po prostu, nie? Okej, okay. Elektrolit do wody, a karma? Karma mówimy po locie, tak? Po locie, po locie po prostu dajemy karmę, wszystkie tak mieszamy wtedy lotowa, lekkostrawna, energetyczna, super dieta i dajemy bogato jeść, żeby się odbudowały gąbki. Wieczorem powtarzamy tylko z białkiem, tym mocnym i do wody dajemy szybkie trawienie, to jest środek, który kolosy znają po prostu, nie? I jest to, o 4 godziny przyspiesza trawienie w ciągu doby, jeżeli dajemy tą samą ilość karmy. No później nam wtorek, no to tam jest zmiennie też od sytuacji, zależy, albo jest, albo damy na grzyba, taki grzyb środek, odradzam tutaj dawać stolisana fungi, bo dając kodowcy, którzy robili badania, że mają grzyba i dając fungi stolisana się zachwycają, że dali i przegrywają wiele lotów takich nawet tych dłuższych, po prostu to się okazuje, że przegrywają przez tego grzyba, po prostu nie, ten fungi, nie? Bo on jest za mocny, po prostu przy pierwszych takich wysiłkach krótszych, no to jeszcze to daje radę. I co? Wysłałem ich na podobne badania i mieli więcej grzyba po badaniu tego, jak przed. To jest ciekawostka. Nie wiem dlaczego, no niby tu się daje to na grzyba, a kiedy ponownie ich wysłałem, żeby przebadali jeszcze raz głębio, które miały stwierdzone grzyba, po prostu mają jeszcze więcej grzyba po badaniu tego, jak przed. Czyli nawrót jest znacznie większy, tak? Nawrót jeszcze większy, nie wiem czemu tak jest, ale to już udowodniłem około 10-12 osób, co mogę potwierdzić nazwiskami i ten, nie? Okej, okay, a co ty stosujesz na grzyba? To ma taki grzyb stop, taki środek po prostu, nie? I w każdym bądź razie później, no wtorek, to zależy, poniedziałek, czy to jeszcze był ciężki, no to dajemy jeszcze tą karmę też dobrze i tak dalej. Jeżeli już są odbudowane gąbki, to wtedy już utrzymujemy już na swoim dawce gołąbki, no nie? Wtedy już idzie lekkostrawna karma, ewentualnie do tego energetyczna, zależy też od wysiłku. Koło środy dajemy środek taki na ten wzmożony trening, to jest środek między innymi na przyrost mięśni, to jest środek na L-karnitynie po prostu, który jest, mięśnia się tak nie zrywają, nie wykańczają po prostu, nie? Zarazem nie zrywają i mają też gołębie lepszy trening, nie? Jeżeli jest zygot taki normalny, po prostu pod wiatr, bez wiatru, to stosujemy wtedy tą mega mocną szybkość, to jest czwartek i piątek na karmę. No to jest środek znowu tak, aktywne żelazo, energia, wytrzymałość i to są jeszcze i magnez. I magnez. I to jest po prostu to, że zapewnia nam gołębką tylko. O tyle jest fajnie ten środek różniący się od Blitzformu na przykład, nie? Że Blitzform dajemy po prostu tak teraz te lata ostatnie takie, że są wietrzyska często i tak dalej, że po prostu dając ten mega moc, no to działa. Jest z wiatrem, no to nie dajemy i nie działa. A Blitzform przykładowo dając, na przykład teraz tydzień poprzedni, nie dając na ten lot, a jest z wiatrem, to i tak działa sam tego tygodnia. I tu jest problem, bo on jest za mocny. On jest dobry, ale za mocny. Bo tu chodzi o to, żeby na te czasy, przy tak zmiennych temperaturach i anomaliach pogodowych, żeby produkty działały tylko do 7 dni, a nie dłużej. Bo jeżeli po prostu będą działać dłużej, będzie po prostu problem, bo nie jedynie chcę wymieniać nazwisk, ale dużo osób to dawniej robiło tak i wygrywali mistrzostwa Polski. Na obecną chwilę nie mogą się odnaleźć po prostu z tego powodu, że robią tak samo jak dawniej, ale są pogody inne. I tu jest po prostu tego problem, nie? No i tutaj tak ten zestaw osnowy mi dajemy w dniu wkładania w sobotę. No i tutaj więcej takich tajemnic nie ma. No wiadomo, że z tym wyważeniem no to też są różne są poglądy, bo niejednokrotnie pomaga, niejednokrotnie można się rozczać po prostu, nie? My też myśmy się tak trafiliśmy na chyba i Krakus nas uderzył po prostu, że przed wkładaniem nas gdzieś gęby się zderzyły po prostu po 4 godzinach, były tylko 2 w domu, no i później pozbierali się te gęby, są bardzo zdrowo doświadczone. Ale po prostu no, też doszło do nieszczęścia przez wywózkę. Jakby my wybliżyli koło domu, to byśmy mieli rewelację, a tak to gołębie zostaje po prostu podjechane. Później musieliśmy zmienić ten system żywieniowy. Gołębie są, ale wyczyna już jest słabszy wynik po prostu, nie? Okay. Także no, ten rok jest wyjątkowo śmieszny. A ja dopytam jeszcze, bo zakładam powiedzmy taką sytuację, że koszujemy gołębie w sobotę, w niedzielę jest planowo lot o 6. Jak was karmienie? W piątek ostatni raz karmicie?
To zależy też od teraz dystansu. Jeżeli po prostu mówimy, że w sobotę składanie, tak? Tak, powiedzmy w sobotę kładanie, w piątek... No to w piątek wiadomo, że już gąbki wieczorem nie latają, normalnie karmimy i teraz to wszystko zależy, co będzie w niedzielę, jaką przewidujemy pogodę. No bardzo teraz nie ciężko się pomylić, bo te pogody są tak zmienne, że po prostu takie anomalie pogodowe jak w tym roku, tośmy jeszcze chyba w historii nie widzieli, żeby o 6 była inna pogoda pod wiatr, a o 9 było z wiatrem po prostu, no nie, bo to przez 2-3 godziny się wiatr zmieniał, no to już jest paranoja po prostu, bo albo był lot pod wiatr, albo z wiatrem, a boczny z wiatrem, nie? A to potrafiło się w ciągu dnia zmieniać po prostu wiatr w drugą stronę po prostu, nie? Jeżeli wypuszczą później, będzie odwrotny wiatr z wiatrem, a jeżeli po prostu wypuszczą wcześniej, będzie pod wiatr, no po prostu paranoja po prostu, nie? No ale tak się zdarzyło w tym roku również, nie? I w takim przypadku, no jeżeli na przykład jest to lot wymagający, mówimy pod wiatr lub bez wiatru, no to dajemy te pudawki na przykład w sobotę rano, po południu już nie dajemy w ogóle, nie? I dajemy do wody do 12 godziny ten zestaw osłonowy, żeby się o 12 możemy tam rzucić tą garstkę, po prostu żeby jeszcze ponownie wróciły i wtedy wstawiamy czystą wodę już, nie? I to tutaj tak wygląda odnośnie tego. No tu kolega też... puściłem właśnie go do garnika, właśnie zobaczył, bo no, też ten lot uważałem, takie anomalie pogodowe. No, po co te gołębie tak jak są wytrenowane, ale też zderzyliśmy się, że te gołębie były przemęczone, no to żeby ktoś nie przypuszczał, że mam chore gołębie czy coś, to kolega właśnie widział. Potwierdzam, gołąbki naprawdę zdrowe. Kałek elegancki, żywitkie, fajne, eleganckie i ten, nie? Ale to tak mówię, no młode loty to są trening, jeżeli ja mam gołębie, znając z jakiego pochodzenia i budowę, widzę, że ten gołąb ma dyspozycję na przyszłość, z czego ten. To nie ma totalnie znaczenia, czy on będzie 4 razy pierwszy w oddziale w roku urodzenia, czy nie będzie miał żadnego konkursu, no nie, to na przyszłość w ogóle to nie odgrywa rolę. Po prostu gołębi selekcjonujemy dopiero za roczniaka, żeby się jeszcze doświadczyły i prawdziwy gołąb, ja go poznaję za 2-latka. Bo ja nie, no wiadomo, że ktoś tam są napaleńcy przykładowo, co nie mają wyniku na stare, no i szukają atrakcji na młode, no nie, no i tylko, że no weźmy, przeanalizujmy te osoby w Polsce, co są na młode lub ich wyniki pojedynczych lotników z każdego oddziału, 100 gołębi najlepszych w oddziale, w każdym jednym, proszę mi pokazać za 2 lata, ile z nich będzie dobrych gołębi. To jest prosta sprawa, nie? Bierzemy listę na młode, 100 najlepszych gołębi co roku na młode i proszę mi pokazać po prostu za 2 lata w lotnikach, ile tych gołębi 100 najlepszych będzie, wszystkich w Polsce. Proszę to przeanalizować, kiedyś to się koledzy rozszalują, bo na te 100 to będzie 1 czy 2. No to także to nie ma za bardzo znaczenia i podniecanie się niektórych, wiadomo, że jak ten na młode się wygra i też wygląda, to cieszy, ale to nie ma nic wspólnego z jakością na przyszłość gołębi, nie? Ważne, żeby gołąb przylatował systematycznie, równo, po prostu były zdrowe i nie pouszkadzalibyście tych wątroby po prostu dając na te adeno za silne środki, bo to wtedy po prostu jak będziecie walić kobel 20 antybiotyków raz, drugi, to po prostu jest na przykład po wątrobionej wyłości w ogóle, jak się nie stracą już na lotach dalszych, nie, takich okręgowych, no bo tam już potrzeba ten, bo takie 100 km, no to papier wystawimy i przyleci, nie? I to, że ktoś gubi gołębie ze 100 km, to nie jest taki głupi ten gołąb, albo po prostu tam jest chory, albo miał katar, bo to, że gołębie wam latają koło domu po 2-3 godziny, to nie jest to droga do tego, żeby się cieszyć, nie? Jeżeli gołąb koło domu nie pojawi się pół godziny koło domu, a już godzinę, że go nie widzimy, to ma suchy katar i nie ma orientacji ten gołąb i to jest niepokojąca sprawa, nie? Gołębie są do leczenia, a nie, że niektórzy cieszą się, bo 2,5 godziny mu latał, jak wypuścił, to go w ogóle nie widać, nie? To jest sprawa niepokojąca, to jest suchy katar, po prostu gołębie nie mają orientacji, nie mogą nadejść na dom, trafić do domu. A nie, że po prostu, że mają tak w formie gołębia, a z lotów później ich nie ma, nie? Także tutaj jest odwrotnie, to gołąb wystarczy, tak, tu wie się nawet, to Karcik przedstawił, to jest mistrz chyba nawet Polski, czy tam w Trójce tak. Polsce i okręgu wielokrotnie razy, nie? Zrobił taką sytuację, wczoraj na okręgowym zebraniu dał przykład, że wziął w tym roku specjalnie jedne gołębie, wywoził 3 razy w tygodniu, a drugie w ogóle nawet na żaden podlot i dał do kabiny, nie? I co się okazuje, po prostu te dalej wywoził w trakcie lotów 3 razy, a te w ogóle, nie? Nie ma w ogóle żadnej różnicy, po prostu, nie? Przylatują te 20 sztuk i te 20, te pierwszy, drugi, czwarty, piąty na przewlatanie, nie? Także może no, będzie taki rok, co będzie miało to znaczenie, ale w tym roku przy tych anomaliach pogodowych i takiej pogodzie totalnie nie zrobiło to żadnej różnicy, aby wywoził je wszystkie, myślałby, że dzięki temu, że wywoził, nie? Także po prostu no to naprawdę można nieraz tylko wtedy u siebie na placu na przykład robiąc dwa systemy można do czegoś wyciągnąć wnioski, bo tak to też niektórzy myślą, że coś jest dzięki temu czy nie. Jak gołębie nieraz mają formę, to dużo wiele nie potrzeba po prostu, nie?
będą latać koło domu 15-20 minut i to wystarczy po prostu, żeby loty wygrywać i to znakomicie, nie? To tyle z mojej strony po prostu takich spostrzeżeń. Ja to mówię, jak ja robię u siebie. Ileś kolegów moich jest bardzo zadowolonych. Zdarzają się też przypadki, że no niektórym no nie da rady, bo są to moi bardzo serdeczni koledzy, na przykład też się zdarzają, że tego sportu w ogóle nie rozumią, nie? To po prostu no nie rozumią tego sportu, no nie? No to jeżeli taka marka jest dobra tego samochodu wyścigowego, nie? No to po co tam inwestować w jakiegoś tego gościa, który tym samochodem jeździ, nie? Czy weźmy byle którego kierowcę, bo też jest kierowcą i dajmy mu samochód wyścigowy w tą poszczególną markę i każdy jeden z nich, jak jedzie tym samochodem, powinien wygrać. A jednak tak nie jest, nie? Bo szukamy talentu tego po prostu, który by tym samochodem jeździł, nie? I supermarki. Dokładnie. Prawo jazdy ma wiele tysięcy, milionów ludzi, miliardów, tak? To dlaczego każdy nie wsiądzie w tą markę samochodu i zawsze tylko tą marką wygra? I tak na tym zakończymy. Pozdrawiam wszystkich, dobrego lotu.